Mateusz Ostrowski po bardzo mocnym zwycięstwie. Jak na gorąco przebieg w pojedynku byś ocenił? No walka, tak naprawdę dwie pierwsze rundy po pojedynku tando. Lewy prosty mi się ustawił całą walkę. Pod koniec pierwszej rundy go nawet tym lewym prostym usadziłem. Wiem, że to jest moc. Chodziło, żeby te ciosy wchodziły w tempo, szybko, mocno. I to się udało zrobić w pierwszych dwóch rundach. Jeszcze ta łydka też go męczyła, widziałem, że nie był na to przygotowany. Więc dwie pierwsze rundy były pod moje dyktando. Trzecia troszkę zgapiłem z tym obaleniem, bo tam giljotyna była dosyć mocno zapięta, ale miałem tylko dwa wyjścia. Albo uciec, co udało mi się, albo odpłynąć. Ale wybrałem no pierwszą opcję, jak widać. Tam był ten faul, za który przeciwnik stracił punkt. Odczułeś to uderzenie w tył głowy? Przez chwilę tak. Przez chwilę tam taki byłem lekko oszołomiony. Szybko tam było 5-10 sekund doszedłem do siebie, ale było nieprzyjemne uderzenie. Nie było jakś tam mega mocne, że wpływałem, ale odczułem. Pod koniec walki już tak widziałem, że kondycyjnie było coraz słabiej. To było związane z tymi gilotynami, które zapinał? Nie, to nie było spowodowane tym, że ja zacząłem przygotowanie do walki 1 stycznia. W grudniu 3 tygodnie byłem chory, więc ten okres 5-tygodniowy był tak naprawdę bardzo krótki jak na walkę 3-rundową. I no tu musiałem tego tlenu po prostu... W głowie miałem to, że dwie pierwsze rundy wygrywam, więc w trzeciej jakby mogę ciut lżej zawalczyć. Starałem się po prostu tą walkę już po prostu dowieść, bo tlenowo pierwsza była super. Druga już czułem, odczułem skutki walki, w trzeciej po prostu dowieść do końca wynik, mądrze zawalczyć. No. Było pół mądrze, no bo była gilotyna, ale później już było wszystko po mojej myśli. W drugiej rundzie był taki moment, kiedy rywal wylądował na plecach. Pierwszy, to było po prostu pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie, w każdym razie był taki moment, kiedy rywal wylądował na plecach. Tak. To było po ciosie, rzeczywiście pościsnął się. To była taka sytuacja, która gdzieś tam napędziła cię? To było po lewym prostym, czułem, że on wszedł fajnie, w tempo. Tam centralnie w punkt, ale przeciwnik nie był tam oszołomiony, po prostu upadł na tyłek i doszedł do siebie, jakby nie było szansy przejścia, zaatakowania ciosami. Po prostu usiadł, wykorzystałem to, przetrzymałem rundę do końca, żeby być z tej góry sędzia, skończyła się runda pierwsza i wiem, że całość jest dla mnie. Miałeś długą przerwę, była kontuzja, gdzieś tam porażka w ostatnim pojedynku. Ten dzisiejszy to chyba taka satysfakcja jest wreszcie, taki powrót. Naprawdę znowu do MMA, no bo udało się i po pełnej dominacji wygrać pojedynek. No tak, no trzy walki, nie ostatnio, ale trzy walki ostatnie były przegrane, więc ja tego zwycięstwa bardzo, bardzo potrzebowałem. Wiedziałem, że tam będzie ciężkim przeciwnikiem, że tam będzie ciężka bitka, że on łatwo nie poda się. Ma charakter chłopak, więc czekałem się na ciężki bój. Udało się to zrealizować, wygrać w końcu. Bardzo, bardzo tego potrzebowałem dla siebie, dla całej rodziny. Dla tego teamu, żeby w końcu Zenek wygrał. Dzisiaj jakby też udokumentowałeś to, co można też śledzić gdzieś tam na twoim Facebooku po walce z Różańcem. Gdzieś tam podziękowałeś za ten pojedynek. To jest też taka chyba jakaś tutaj rzecz, która też dodatkowo dodaje ci sił, mocy do tego, żeby toczyć te walki. No, na pewno wiara mi bardzo pomaga w tych walkach. Powiem taką ciekawostkę. Tydzień temu w niedzielę. Ksiądz powiedział, że był na kolędzie u prawdziwego wojownika, który ma walkę i żeby wygrał tą walkę, cię prosimy wysłania z panie. Się sprawdziło. Bardzo miłe to było ze strony księdza. Jakie teraz plany w takim razie? Teraz się udało, teraz było zwycięstwo, co dalej? Tak bez kontuzji większych, noga lekko kopana. Czekamy na ruchy Artura, co Artur z Artmaxa wymyśli, to ja jestem otwarty na każdą propozycję. Tu powiedziałeś, że nogi nieokopane, ale moce były te low kicki. Chyba odczułeś low kicki Biegańskiego. Łydkę. On zobaczył, że ja biję łydkę, sam to zaczął robić i takie dwie, trzy łydki odczułem. Mówię, że ta łydka to będzie bolała przez parę dni, ale myślę, że tydzień przerwy maxi wraca na salę. Ale na koniec trochę luźniejsze pytanie. Skąd ta zmiana imidżu? Bo wcześniej się na krótko ciąłeś, teraz dłuższe włosy. Bo też dokładnie chciałem o to zapytać właśnie, tak. Bo to jest, wiesz, ja nie poznałem w ogóle w pierwszej chwili. No, ogólnie troszkę mnie zainspirował Marc Vidal. Podobało mi się takie dłuższe włosy, nigdy takich włosów nie miałem, więc mówię, próbuję zobaczyć, jak będę wyglądał. Dobra, to przyzwyczajamy się do imidżu, tak. No a tobie życzę, żeby się przyzwyczaił do zwycięstwa, to też takie miłe w sumie. Bardzo miłe i będzie częściej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.